Dziękuję za to pytanie. Moje serce się śmieje, kiedy słyszę pytanie o profilaktykę, choć muszę uczciwie powiedzieć, że prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie zapobiec wszystkim przypadkom jąkania się, tak jak pewnie nie potrafimy zapobiec wszystkim przypadkom astmy czy zawału serca. Natomiast jeśli myślimy o profilaktyce tak szeroko pojmowanej, profilaktyce pierwotnej, czyli tej, która obejmuje całe społeczeństwo, rodziców, dziadków, tych, którzy być może z jąkaniem nigdy się nie zetkną. Czyli myślimy o upowszechnianiu wiedzy, żeby ludzie umieli reagować, żeby ludzie widzieli, kiedy dziecko ma prawo być niepłynne i czy już należy się tym martwić. Wtedy też myślimy o profilaktyce wtórnej, czyli wczesnej identyfikacji. I tutaj taki cudowny aspekt, współpraca z ludźmi, którzy mogą z nami, logopedami, tworzyć swoisty team terapeutyczny. Lekarze, pielęgniarki, nauczyciele. Jeśli oni wiedzą, na co zwracać uwagę, kiedy mamy się niepokoić, że malec zamiast mówić motor, albo właśnie tak mówiąc, nie mówi tego tak, jak powinien, ale może powiedzieć motor, bo się namyśla, prawda? Jeżeli też myślimy o tej formie profilaktyki, która jest już jakby ostatnim ogniwem, czyli zmniejszanie negatywnych skutków istniejącego już zaburzenia, no wtedy jesteśmy w stanie naprawdę pomagać, bo mamy maluchy, które zaczynają się jąkać. To jest najbardziej typowy czas, kiedy jąkanie to tak zwane rozwojowe się pojawia, czyli między 3. a 5. rokiem życia. I wtedy musimy działać. Wtedy musimy umieć pokierować rodziców. Tak, ten malec nie mówi niepłynnie. To nie oznacza, że jąka się, my tego jeszcze nie wiemy, ale proszę skonsultować się z logopedą, specjalistą zaburzeń płynności mowy. Proszę sprawdzić, czy rzeczywiście te formy niepłynności, które słychać w mowie dziecka, mogą nas niepokoić. Czasami jest tak, że one mogą przypominać prawdziwe jąkanie, ale nie ma innych problemów, którymi właśnie należy się niepokoić. Czasami, niestety, bywają tak zwane inne czynniki ryzyka. No, takim najbardziej podstawowym czynnikiem ryzyka jest obecność jąkania w rodzinie, jeśli w poprzednich pokoleniach ktoś się jąkał. Obecność innych problemów związanych z rozwojem, zwłaszcza z rozwojem mowy. Płeć męska jest czynnikiem ryzyka, jak również to, że dziecko i rodzice niepokoją się tym faktem. Czyli nawet te uczucia i postawy w rodzinie są ważne. A zatem już tutaj widać, jak ważna jest rola profilaktycznych działań logopedów, nauczycieli czy lekarzy, prawda? Ta umiejętna pomoc, ta konsultacja, której możemy udzielić rodzicom i pokazać im, mamy do czynienia z problemem, trzeba coś konkretnego robić, jeśli tak, to co? Bądź możemy spokojnie poczekać. To jest dla rodziców bardzo dobre doświadczenie, kiedy od specjalisty słyszą, że to, czego dziecko doświadcza, nie jest czymś niepokojącym. Dziękuję, że rozróżnia Pani w przypadku dzieci i w przypadku dorosłych, bo rzeczywiście trochę inaczej pracujemy z tak zwanym chronicznym jąkaniem. Kiedy jąkanie już się rozwinęło, kiedy mamy ogromny wachlarz objawów, zarówno tych widocznych, osoba się jąka, to słychać, to widać, widać napięcia, słychać powtórzenia, może nawet bloki, prolongacje, ale też mamy problemy, których nie widać, które są ukryte i osoba, która doświadcza jąkania, je przeżywa, czyli mamy lęk, mamy przewidywanie problemu, mamy unikanie sytuacji bądź osób, ale też obniżoną samoocenę, myślenie o sobie w kategoriach ja się jąkam, w związku z tym nie zrobię tego, nie zrobię tamtego. To jest typowe dla jąkania już rozwiniętego. U małych dzieci najczęściej tak złożonego problemu nie mamy, dlatego ta terapia u małych dzieci wygląda też inaczej. Jak padło tu już dzisiaj do kamery, terapia małych dzieci nie może odbywać się bez udziału rodziny. Rodzina musi być zaangażowana w tę terapię, gdyż rodzina w przypadku dziecka w wieku przedszkolnym to jest jego cały świat. Więc jeśli ta terapia jest przenoszona na warunki domowe, to my wiemy, że ta terapia będzie przynosić efekty. Jeśli to jest terapia z logopedą, zamkniętym z dzieckiem w gabinecie, to być może ona będzie przynosić efekty, ale raczej wyłącznie w tym gabinecie. Terapie małych dzieci, skuteczne terapie małych dzieci są różne. My je dzielimy na takie dwa główne nurty. Pośrednie i bezpośrednie, czyli im młodsze dziecko, im lżejsze objawy, im mniej tej świadomości problemu, tym bardziej terapia jest pośrednia. Wtedy głównie pracujemy nad tym, żeby to, jak dorosłe osoby w otoczeniu się zachowują, jak mówią do dziecka, było sposobem mówienia, zachowywania się sprzyjającym osiąganiu płynności w mowie. Innymi słowy, dorośli są konsekwentni, dorośli są przewidywalni, tryb życia jest uregulowany. Komunikaty, które słyszy dziecko, są spokojne, proste, dostosowane do jego możliwości. Nie ma presji czasowej, nie ma ponaglania i nie ma też oczekiwania od dziecka doskonałości.
Dziecko ma prawo popełniać błędy. A dorosły wysyła mu sygnał: słucham tego, co ty mówisz. Niekoniecznie jak mówisz. Ja też się potykam w mówieniu, jak każdy. Jeśli dziecko jest nieco starsze, jeśli problemy są bardziej nasilone, jeśli dziecko ma świadomość, że ma taki problem, wówczas być może włączona zostanie terapia bardziej bezpośrednia. Czyli można już zacząć uczyć dziecko upłynniania mowy, można już zacząć pomagać dziecku radzenia sobie z niepłynnościami, a nawet zmieniania stosunku do tych niepłynności, bo wiemy, badania naukowe, także te prowadzone w naszym kraju, potwierdziły nam to, że nawet małe dzieci potrafią mieć negatywne postawy w stosunku do własnej mowy i tego, że mówią niepłynnie. I z tym trzeba coś zrobić.